Witajcie. To będzie pierwszy rekord Polski w wymianie lemieszy na czas i dłut. I zasady są takie, że wymieniamy tylko jedną stronę, lewą lub prawą, wybieracie, którą chcecie. I wszystkie śruby muszą być pozbierane do skrzynek. Nie można tak, wiecie, na ziemię walić. Jak komuś spadnie, to na końcu trzeba wszystkie pozbierać. I mój pierwszy rekord będzie pierwszym rekordem i będziecie musieli je pobić. Z demontażem i z montażem. Gotowi? Start! Jedna śruba leży. Żebyście mi tylko spółki nie pospadali. Druga śruba opuszczona. Thank you.
puściłem dwie nakrętki, trzy nakrętki upuściłem. Strata czasu. Żebyście sobie tylko nic nie zrobili przez te głupie zabawy. Gdybym miał pług obrócony z drugiej strony, to bym miał lepszy czas. Żebyście sobie tylko nic nie zrobili przez te głupie zabawy. Żadnego dopingu nie ma. Spadła nakrętka. Znowu będę miał karne sekundy.
Tu gdzieś mam sekundę karne, bo zgubiłem nakrętkę znowu. Tu jest. Idę teraz do komisji sprawdzić wszystkie śruby, czy się zgadzają i nakrętki. Komisja w składzie tylko ja sprawdziła, że jest 4x16 śrub i 4x16 nakrętek, więc wynik się zgadza i wyzwanie zostało zaakceptowane. Czyli ten czas, co widzicie teraz na monitorze, musicie pobić. Wybierzcie sobie lewą lub prawą stronę. To było ciężej, że miałem dalej. No i jeszcze ta rurka do oleju hydraulicznego. Także zapraszam do challenge'u. I oczywiście wyznaczam do challenge'u Szoka jako pierwszego. Co?